Pytanie zadaję jak zawsze o tej porze, od poniedziałku do czwartku, Piotr Gursztyn. Dzień dobry, a będzie odpowiadał na pytania Paweł Piskorski, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. No gratulacje, w sobotę. To już druga kadencja, tak? Tak, druga kadencja na kolejne 4 lata. Jestem 4 lata już przewodniczącym stronnictwa i teraz kolejne. A kontrkandydata pan chociaż miał? Nie, chociaż nie miałem. To znaczy, wiem. Mogliście na zająca chociaż nawet kogoś wystawić, tak jak w PSL-u się nie wystawiało. Ale to właśnie staraliśmy się unikać takich śmiesznych sytuacji, w których koniecznie kogoś wystawiamy. Stąd tak wszyscy by oczekiwali na wynik tego głosowania. I no nie był to wynik Korei Północnej, ale miałem 95% oddanych głosów w głosowaniu tajnym, więc z tego się cieszę. Bo najbardziej zaufanych towarzyszy wystawia się jako opozycję w takich wyborach i gdyby pan miał kontrkandydata. Nie ma sensu robić takiego cyrku. Jeśli nie jest kontestowane przywództwo i cel jest jasny, to nie ma sensu robić cyrku tylko po to, żeby móc powiedzieć, a przecież formuła demokracji się odbyła. To znaczy, takie rzeczy być może potrzebuje robić Tusk i sprowokuje dwóch kandydatów po to, żeby, bojąc się właśnie tego, że jego wynik nie będzie taki jednoznaczny, czyli, że on dostanie jakieś 70% głosów, a reszta zostanie przeciwko niemu oddana. W naszej sytuacji my jesteśmy partią mniejszą z oczywistych powodów i pozaparlamentarną w tej chwili, ale nie ma tego sensu robić, zwłaszcza, że jak mówię, sam wynik świadczy o dosyć dużej integracji naszego środowiska. Wrócimy jeszcze do tego sobotniego wydarzenia, jakim był kongres Stronnictwa Demokratycznego, ale chciałbym jeszcze zapytać o wydarzenie, które jakoś zaczęło ekscytować polską klasę polityczną, czyli wynik wyborów uzupełniających w okręgu rybnickim wybory do Senatu. Wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości, skądinąd dobrze znany polityk Bolesław Piecha. To ważne wydarzenie? No to jest symboliczne. Znaczy ważne w tym sensie, że bardzo symboliczne. Takie wybory przedterminowe we wszystkich krajach, w których z jakiegoś powodu to się zdarzy. Tu się zdarzyło niestety na skutek śmierci jednego z senatorów Platformy. To jest wydarzenie w rzeczywisty sposób, a nie sondażowo, bo sondaże bardzo często zakłamują rzeczywistość. W rzeczywisty sposób pokazujący, co się dzieje. No i tutaj mamy, co mamy? Po pierwsze mamy dwukrotny spadek Platformy. Ona miała 36 czy 38% poparcia w tym okręgu, teraz miała 18%. Kandydat Platformy w tych wyborach uzyskał 3. miejsce, czyli w ogóle kompletna klapa. Natomiast wygrał to przedstawiciel PiS-u, który w tym akurat okręgu nigdy nie wygrywał wyborów. Ale PiS miał dobre wyniki parlamentarne zawsze. Tak, ale nie wygrywał. Więc z punktu widzenia oceny, ja nie jestem zwolennikiem PiS-u, jak pan wie i słuchacze nasi też wiedzą, ale z punktu widzenia oceny sceny politycznej, to jest pierwszy wymierny sposób, żeby pokazać nastroje. Te nastroje na pewno odwracają się w tej chwili od Platformy. W tym samym czasie został odwołany prezydent Elbląga z Platformy i odbędą się tamte przedterminowe wybory. W podobnym czasie, bo 19 maja odbędą się przedterminowe wybory w Żaganiu, gdzie Platforma podjęła decyzję, że w ogóle nie wystawia swojej listy, tylko idzie pod listami jakiejś taką nazwą ukrytą. Tam akurat Stronnictwo Demokratyczne wystawia swojego kandydata w Żaganiu. Więc będzie takich parę elementów sprawdzających, które pokażą, czy spadki w sondażach Platformy się potwierdzają. Jeśli się potwierdzają, to jest olbrzymi sygnał ostrzegawczy. Pan mówi tu o jakimś trendzie, a może to jest nadinterpretacja. Każdy z tych okręgów, każda z tych miejscowości ma jakąś swoją specyfikę, specyficzne wydarzenia, zupełnie nie łączące się ze sobą, mogły na to wpłynąć. Zbyt dużo czasu musielibyśmy poświęcić, żeby to w tej chwili przeanalizować. Z pańską tezą się pozwolę nie zgodzić. Otóż bardzo często to pokazuje tendencje i sama popularność indywidualna kandydata, na przykład pana posła Piechy, nie jest tutaj wytłumaczeniem. Znamy wyniki wyborów, w której bardzo znane osoby i bardzo popularne osoby przegrywają tylko dlatego, że nie są z partii, która akurat jest biorąca. I w moim przekonaniu to pokazuje pewien trend ogólny.
jeśli następne wybory, chociażby w Elblągu, też to potwierdzą, no to oznacza, że coś się dzieje. Tylko to będzie odpowiedź na pytanie o relacje między, proporcje między Platformą a PiS-em, bo one startują. Jest to jeszcze obraz pozbawiony tej inicjatywy Kwaśniewskiego, która w tej chwili tak naprawdę powstaje dopiero, bo ona pierwsze jakieś konferencje się odbyły, ale one... Ona powstaje i jak ona powstanie, to tak naprawdę będziemy mogli ocenić, jak to wszystko wygląda. W Rybniku, w którym kiedyś SLD było popularne, w tych wyborach SLD 2,8%. Tak, niecałe 3% głosów. Mniej niż Janusz Korwin-Mikke, który miał 8%. Tak, no i o czym to świadczy? No to o tym świadczy, że elektorat lewicowy nie znajduje w SLD, moim zdaniem, takiej partii swoich marzeń. I to oznacza, jeśli nałożymy to na sondaże, oczywiście w przypadku Rybnika nie znamy jeszcze takich sondaży głębszych socjologicznych dotyczących tych ludzi, którzy nie poszli. Ale jeśli patrzymy na krajowe sondaże, to wie pan doskonale, panie redaktorze i nasi słuchacze, też to warto powtarzać, że bardzo powiększa się w tej chwili do ponad 30% grupa ludzi, którzy deklarują, że nie wiedzą, jak zagłosują. To jest największa od 7 czy 8 lat grupa ludzi i to jest nie potencjalnie... Nie wiedzą, czy ściemniają, że tym ankieterom. Nie chcą im powiedzieć. Nie, no ale taka sytuacja, w której ankietowany boi się, czy wstydzi przyznać, tak jak na przykład z samoobroną to kiedyś było, moim zdaniem występuje dzisiaj znacznie mniej, bo ani PiS już nie jest taki obciachowy, jak kiedyś był, ani też nie ma innej partii, która, co do której się po kryjomu mówi, słuchaj, ja zagłosuję na tamtych, a tak naprawdę publicznie się nie przyznam. To nie jest ta sytuacja. Moim zdaniem jest bardzo dużo grupa ludzi, którzy oczekują tego, co się wyłoni. Oni nie są propisoscy, bo by już przeszli na stronę PiSu, ale przestali być platformowi, bo to jest bardzo duża grupa, która odeszła od Platformy w ostatnich latach. A czy ten bardzo słaby wynik lewicy w Rybniku to nie jest kara ze strony wyborców za to, co się dzieje między liderami lewicy? Znaczy, powiedzmy, gdyby był kandydat Aleksandra Kwaśniewskiego, też by został w ten sposób ukarany. Chodzi mi oczywiście o te walki między SLD a środowiskiem Kwaśniewskiego. Ja to oczywiście inaczej interpretuję. Oczywiście prawdopodobnie politycy SLD będą to lekceważyć, ale ja uważam, że to raczej jest sygnał dotyczący zaufania do tej listy, która startowała, czyli listy SLD, a nie w ogóle lewicy. Ja, jak pan wie, nie jestem politykiem lewicowym. Ja jestem politykiem liberalnym, zawsze jest byłem liberałem. Jest pan politykiem centrowym, który w tym sporze stanął po określonej tak stronie. Tak jest. Jestem politykiem centrowym, który uważa, że z politykami lewicy takiej liberalnej, jak Kwaśniewski, można się porozumieć, można dobre i pozytywne rzeczy robić. I z tego punktu widzenia uważam, że ta inicjatywa Kwaśniewskiego, oczywiście teraz bardzo odtłukiwana, bo codziennie mamy niemalże jakieś uderzenie w Kwaśniewskiego, głównie ze strony PR-owców Platformy, ale mimo że odpłukiwana, to ta inicjatywa ma bardzo duży potencjał, ale zgadzam się z jedną tezą, którą pan wypowiedział, panie redaktorze, a mianowicie, że spór o to, takie przeciąganie liny, kto jest lepszym, bardziej dogmatycznym socjalistą, kto jest prawdziwszym lewicowcem, kto będzie na kongresie lewicy, a kto będzie niezaproszony albo wyproszony z kongresu lewicy, to jest karykaturalne i to nie powinno mieć miejsca w dobrze pojętym interesie tych środowisk, również SLD. Więc w tym sensie może to się spotykać ze niezrozumieniem wyborców, co nie oznacza, że nie ma potencjału w takiej liście, która będzie skupiała, jak to Kwaśniewski zdefiniował, od centrum demokratycznego po środowiska lewicowe. On to porównywał do włoskiego drzewa oliwnego, to jest chyba rozsądne porównanie, bo tam od liberałów włoskich po postkomunistów włoskich ta lista swego czasu była bardzo skuteczna. Miał pan gości na kongresie, Janusza Palikota, Ryszarda Kalisza, Andrzeja Celińskiego, no to bardzo wyraźny sygnał. I naszego przyjaciela i przewodniczącego Rady Programowej naszej, czyli Andrzeja Olechowskiego jeszcze do tego. Jego nie wymieniłem, dlatego że to jest... Wiadomo, że jest pan blisko bardzo niego, tak, tylko chodzi mi o tych ludzi, którzy nie są tak blisko z panem związani. Tak, absolutnie. To znaczy byli to gości, jeszcze miał być Aleksander Kwaśniewski, ale nie dotarł. Szkoda, żałujemy. To są ludzie, którzy właśnie reprezentują poglądy od liberałów, tak jak Olechowski,
Kija poprzez demokratyczne centrum jak Cenieński i środowiska i ludzie definiujący się jednoznacznie tak lewicowo, ale też lewica, która dla mnie, co jest istotne, nie odrzuca wolnego rynku, bo ja uważam, że nowoczesne poglądy centrolewicowe nie mogą odrzucać wolnego rynku i sięgać do XIX-wiecznych podziałów klasowych, gdzie trzeba koniecznie bogatych złupić i się natychmiast do biednym poprawić. To, w kryzysie to jest, wraca moda na tego typu tak jest, hasło. Absolutnie. I we Francji, ale też w Polsce. Jeśli patrzymy na Leszka Millera, który kiedyś proponował podatek liniowy, a teraz opowiada właśnie o jak najwyższych podatkach dla przedsiębiorców, czy tam dla ludzi zamożnych, to jest moim zdaniem niemądre. To myślenie, że bogatych złupić i biednym się stanie od razu dobrze, jest myśleniem anachronicznym, niemądrym, wielokrotnie skompromitowanym. Ale to jest nośne teraz. Słucham? To jest teraz nośne, staje się nośne. Tak, ale to, wie pan, no, to z tego, że na przykład z drugiej strony nośne stają się hasła skrajnej prawicy narodowej, to nie powoduje, że ja będę je uznawał za swoje. Okej, odnotowuję zjawisko socjologiczne polegające na tym, że skrajności w kryzysach zawsze się powiększają i to te skrajności i prawicowe, i lewicowe, ale to nie są moje poglądy. Natomiast wracając do kongresu, i Palikot, i Kalisz, i Celiński, i ja, i Olechowski, wszyscy mówiliśmy w tym sensie jednym głosem, że warto pracować nad formułą, która mogłaby być porozumieniem tych środowisk, dlatego że w momencie, w którym Platforma nie ma innego rywala niż PiS, to tak naprawdę nawet jest z tego zadowolona, a z tego samozadowolenia wynika, że oni się nie starają. Oceniam bardzo krytycznie to, jak Platforma rządzi i jaką też partią się stała. To znaczy z Olechowskim zwłaszcza ubolewamy nad tym, bo jak wszyscy wiedzą, byliśmy współtwórcami tego ugrupowania i krótko mówiąc jest nam przykro, że po tylu latach jest tak naprawdę w wielu sprawach zaprzeczeniem idei, z którymi szła do wyborów w 2001 roku. A Europa Plus, co z tego będzie? Bo na razie widać armię generałów bez szeregowców. Europa Plus jest projektem, który ogłosił Aleksander Kwaśniewski i ma być w przyszłości koalicją. Ja chciałbym, żeby taką koalicją się stała, ale na razie wszyscy, jak pan widzi, chociażby po zachowaniach Ryszarda Kalisza, umacniają się, na przykład Ryszard Kalisz tworzy swoje stowarzyszenie, więc wydaje mi się, że przyszłość polega na tym, że kiedyś siądziemy do stołu i porozmawiamy o tym, jak to ma wyglądać i co mądrego możemy Polakom zaprezentować, no bo w końcu nie chodzi to o to, że jakaś grono ludzi, którzy już byli ministrami, prezydentami miast czy posłami znowu chcą, bo to nie o to chodzi, tylko że mają coś ciekawego do powiedzenia. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe, co będziemy mówili. Ja rozumiem, że pan też wchodzi, ewentualnie jest gotów wejść ze Stronnictwem Demokratycznym. Jeśli środowisko liberalne będzie tam miało swoje miejsce, bo jak to będzie ten wyścig, kto jest lewicowcem, to wtedy bez sensu, no bo my nie jesteśmy tacy, my jesteśmy centrowi i liberalni. Dziękuję. Paweł Piskorski, szef Stronnictwa Demokratycznego, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję panie przewodniczący. Rozmawiał Piotr Gursztyn, na zegarze 8:54.